Hej, witam Was, kochani, z tej strony Mariusz. Słuchajcie, dzisiaj taki filmik z robótki. Słuchajcie, zamówiłem taki nowy sprzęt typu takie krzesełko do robót, po prostu żeby nie kucać za dużo przy robotach. To zamówiłem taki sprzęcik firmy Gecko. Gecko. O, w tej chwili ja to muszę sobie poskręcać. Także poskręcamy sobie siedzisko ładnie. Powiem Wam, że zawsze coś takiego chciałem mieć, bo generalnie takie kucanie przy samochodach, to jak już raz wspomniałem na filmie, ja nie lubię generalnie pracować głupio. Lubię pracować w miarę w rozsądny sposób, tak żeby klucze nie walały się nigdzie i tak dalej. To, co jeszcze bym chciał zamówić sobie, to pewnie taki, słuchajcie, stoliczek albo taki no przejezdny wózeczek do narzędzi, żeby to by miało wszystko ręce i nogi, bo jak coś mi się wala po ziemi, to powiem Wam, mnie to zaraz rusza, kurczę. Nie lubię takiego miejsca pracy, gdzie się wszystko wala. Ja lubię mieć to uporządkowane. No i wtedy powiem Wam, że inny komfort jest tej roboty, nawet na glebie, jak macie ładny wózeczek i to wszystko macie tak poukładane, no to zawsze to jest inaczej. Nawet jak ktoś tam do Was przejedzie i odpłatnie chce coś zrobić, no to fajnie mieć to wszystko tak sensem poukładane, a nie tak, że to wszystko się wala i tak dalej. Także patrzę, że aha, no tak, odwrotnie zainstalowałem tutaj sobie tą górną część, o tą. Rozkładamy sobie dalej. O, teraz będzie ok. Teraz będzie. Okay. Powiem Wam, że ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. Wszystko myślę, że fajnie. Myślę, że fajnie i całkiem przyjemnie te prace, które jakieś trzeba będzie wykonać przy samochodach na poziomie tam gleby. No to będzie można ten cały to siedzisko wykorzystać. Tak jak wspomniałem, grunt to ergonomia, słuchajcie, i wtedy ta jakość pracy na pewno też będzie lepsza, bo człowiek się tak nie zmęczy. No wszystko powoli, delikatnie, na co my tutaj komentujemy. Przestawię kamerkę, żebyście to lepiej widzieli sobie. No, tak wygląda nasze siedzisko montujące się. Zobaczcie, już 4 minutki minęły z tego, co kręcę. Także siedzisko poskręcam i zaraz jestem z powrotem. Będziemy sobie montować to do podstawy. Ok, zobaczcie, montuje nam się w tej chwili nasza nie leżanka, tylko siedzisko. Powiem Wam, nawet kluczyk, kurczę, przysłali, czym jestem trochę zaskoczony. Jestem bardzo ciekawy, jak na tym będzie mi się pracować. Przykręcamy sobie. No.
dolną śrubę, zobaczcie. Fajna sprawa, co nie? Widzicie to? Powiem wam, że czuję, że to będzie naprawdę superowo teraz. Usiądę sobie, kurczę, i dłubać przy samochodzie. Zawsze powiem wam, po takim kilkugodzinnym dłubaniu to mnie, kurczę, waliły nogi, bo no trzeba było kucać po prostu. Wrzucamy sobie następne śruby. Z dołu sobie damy te podkładki sprężynujące. Podokręcamy. Także za chwilkę będę z powrotem, pokażę wam, że tak powiem, finał ze skręcania. Słuchajcie, skręcam sobie dalej to ustrojstwo, zobaczcie, nawet dwa kluczyki przyjechały. Jestem w szoku, kurczę, że nawet kluczyki są, to powiem wam, to się nie zdarza. Ostatnio zamówiłem, powiem wam, no, trochę dalej tam kamerkę, żeby było mnie widać. Ostatnio zamówiłem wam taki, powiem wam, taki podnośnik powietrzny, no i to tam nie było wszystkiego. Musiałem kombinować ze śrubami i tak dalej. Przyjechali, o coś łebki mi dromoryja tutaj. Także powiem wam, klucze są ok, klucze są super, zobaczcie. No klucze profesor, no ale są. Rozkręcamy dalej sobie nasz taborecik. Patrzę, i to jest rozmiar, to jest chyba 13, tak mi się wydaje. No, jak ktoś nie ma kluczy, to no to i tym można praktycznie dać radę, muszę powiedzieć. Zaczyna to nam się robić całe. To są takie, wiecie, klucze jednego razowego użycia. Raz dociągniecie i jest po zawodach praktycznie. I one można sobie tam już wrzucić do jakichś tam wstawek blacharskich, gdzie ktoś coś tam będzie potrzeba przyspawać, to w tym momencie można będzie tam coś zużyć. Mamy skręcone wszystko. I zobaczę, 10 minutek nam zrobił się filmik. Mamy gotową sprawę, zobaczcie. Przedamy sobie. O, zobaczcie, siadamy. I możemy sobie przejeżdżać. Tu możemy sobie jakieś tam, było widać, tak zrobić. Ok, zobaczcie. Mamy nasze siedzisko gotowe. Zobaczcie, jakie fajna sprawa. Tu możemy sobie wrzucić narzędzia. Tu możemy sobie dłubać przy samochodzie. Także naprawdę fajna sprawa, muszę wam powiedzieć. O, ja się trochę odsunę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda.
Możemy sobie przejeżdżać, usiąść dobrze, nie musimy kucać. Tu możemy sobie położyć narzędzia, więc narzędzia nie będą nam się nigdzie walać po tym. Kładziemy sobie narzędzia, odkładamy tutaj. Myślę, że fajna sprawa, zobaczcie. No, trochę siedzisko nie jest w moim kolorze, bo nie jest czerwonym, ale ja to sobie pewnie zmienię, bo mam do tego narzędzie. O, zobaczcie. Można sobie przejechać. Super, co nie? Wysokość jest dobra, bo jak koło nam stoi, to wydaje mi się, o, można sobie grzebać. Także wydaje mi się, że bardzo fajny zakup do warsztatu. I to na pewno się sprawdzi. Także polecam tego typu zabawki do waszych garaży czy do warsztatów. Jak ktoś lubi na kuckach, no to jego sprawa, muszę powiedzieć. Ja generalnie powiem wam, że no, robię tych filmów sporo. Na pewno jeszcze zrobię jeszcze więcej, tam będę rozbierał silnik, będę pewnie w Astrze może wymienię na 1.8 XLR, w BMC będę też tam jakieś sprawy robił. Poza tym nawet jak coś robicie w samochodzie i chcecie sobie odpocząć, no to może sobie usiąść, czegoś tam się napić, odpocząć i tak dalej. Także wydaje mi się, że fajna, fajna sprawa, godna polecenia. Także jak wam się podobało, albo się nie podobało, zawsze łapa do góry, zróbcie suba mojego kanału i na razie się utrzymajcie. Hej!